witam w Sesentajwie 2016. Tutaj dam recenzję jednego sprzętu. Nie wiem, czy każdy kojarzy, czy nie. Zobaczymy. Ogólnie wiecie, co to jest za sprzęt? Chyba nie. Nie każdy o tym wie, do czego to służy. O, właśnie. To jest podgrzewacz. Ogólnie. Tego typu. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Macie coś takiego. To jest podpięte pod prąd. Jest coś takiego. Wkład to się nazywa. Szczególnie jest dla kobiet przydatne. To jest wosk do depilacji. Coś takiego. Teraz jest to płynne, nie jest. Jest takie jak galareta, że nic nie ruszy. Co trzeba z tym zrobić? To jest takie urządzonko, które się wkłada. Tu macie tą rolkę, że na przykład dziewczyny się golą pod pachami, tym woskiem nakładają, później się golą na przykład. Jest takie urządzonko. Podpina się. To jest takie urządzonko całe. Podpina się. Tak. Żeby wosk był taki płynny. Płynny wosk. To wam coś pokażę. To trzeba wpiąć pod prąd. I się świeci. Widzicie? Jak tak, to dobrze. I to się nagrzewa. Zobaczymy, do ilu wytrzyma nagrzewanie ogólnie, bo to się nagrzewa. Ten wosk jest później płynny. Kupiłem takie urządzonko, bo zaraz 14 lutego, czyli walentynki, kupiłem już kobrze coś takiego ładnego. Bo kiedyś mi wspominała, że chce coś takiego. Jak się praca, to się ma ogólnie. I kupiłem to. Jest przydatne. Tutaj ma przycisk. Włączyć, wyłączyć. Nagrzewanie. Tu. Jest chyba regulacja. Nie wiem, bo to jest na gwarancji. Nie mam zamiaru tu grzebać, żeby stracić gwarancję. Nie mam zamiaru. To musi się nagrzać. W ciągu 15 minut musi być to. Nagrzewa się. Fajne urządzonko. To jest szczególnie dla kobiet niż dla mężczyzn. Bo to mi nieprzydatne ogólnie, ale kobrze to zawsze się przyda. Zamiast na przykład pianki, bo są pianki do pogoleniu na przykład, są włoski, nie włoski, chuj wie, bo to dla kobiety jest tego dużo niż dla mężczyzn, bo to dla mężczyzn to piętko do golenia, maszynka i się goli, a kobieta ogólnie jest wrażliwa, no wrażliwe, wrażliwe ciało, to wiadomo, o co chodzi, że trzeba uważać, że nie weźmie sobie żyletkę i nie weźmie sobie ogólnie pięt do golenia i będzie się golić. Nie wszystkie. Coś takiego jest wymyślone ogólnie, bardzo fajne urządzonko.
Jeszcze nie nagrane. Tu też jest coś. Jeszcze nie jest nagrane. To jest przydatne. Zobaczymy, czy koprze się to zawsze przyda, czy powie, a po co mi to było mieć takie urządzonko. Jest, będą zaraz 14 lutego walentynki, ode mnie dostała coś takiego. Taki prezent dostała ode mnie. A wy? Co kupiliście? Czekam na fejsie, żebyście napisali, co kupiliście na walentynki ogólnie. Pozdrawiam, niech ona lot.